Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś moim gościem jest kierownik zarządu, Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, pan Dominik Kaźmierczak. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zima daje się we znaki trochę drogą w mieście. Kiedy będziemy, czy wy będziecie je łatać? Już jestem. Łatamy na bieżąco, gdy tylko, bo w naszym klimacie zima nastaje, potem znowu jest odwilż. Takie czyli na bieżąco są, tak, te dziury łatane? Dziury, czy ubytki nawierzchni, bo tak prawidłowo powinno się nazywać, które wystąpiły po tym pierwszym takim ataku zimy, są na bieżąco remontowane i tak też będzie. Niezależnie od pogody można to robić? No takie są metody na zimno, to są takie średnio skuteczne. Ale doraźne, bo potem jak już warunki atmosferyczne na tyle pozwolą, w ten czas takie miejsce już naprawiamy, tak to powinno być. Dużo mieliście pracy w tym roku, już w tym sezonie? Nie było to aż tak dużo, jak w latach takich, gdzie ta atak zimy był większy, natomiast już takie ubytki były. A kto to wykonuje? Waszymi siłami miejskimi? To jest czy nie, to jest to firma zewnętrzna, wybrana w drodze przetargu. Rozumiem. I jest to obecnie firma przedsiębiorstwa. A jak wygląda sprawa utrzymania jakby przejezdności? Były takie dni, że nie szło się, że zima drogowców zaskoczyła w mieście? Nie, raczej zima drogowców nie zaskoczyła. Każdorazowo wybieramy wykonawcę nie na wszystkie ulice dla zimowego utrzymania, tylko na najważniejsze ciągi komunikacyjne. I tak, w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi krajowe i wojewódzkie. W drugiej kolejności drogi powiatowe i ważniejsze drogi główne w centrum miasta. I te ulice, te drogi są w standardzie utrzymania zimowego. Natomiast pozostałe ulice w mieście, one są odśnieżane, czy albo interwencja związana z usuwaniem śliskości odbywa się w razie potrzeby takiej. Czy nie jest tak, że jak spadnie śnieg i że wszystkie ulice w mieście, że piaskarki czy pługosolarki jeżdżą po wszystkich ulicach, tylko jeżdżą właśnie według tego wskazanego przez nas hierarchii i kryterium. Przypomnijmy, że obowiązek właścicieli posesji dotyczy chodników, to trzeba odśnieżać, natomiast drogi nie. Chyba że ktoś ma swoją drogę. No tak, jest to w tak zwanym terenie zamieszkanym, gdzie wówczas jest jednolita nawierzchnia, jezdni, chodnika, no to każdy oczywiście mieszkaniec w ramach koło swojej posesji no, musi takie czynności podjąć. Ale pieniędzy na te naprawy dróg i utrzymanie zimowe starczy, tak? Oceniając pogodę, jaka w tej chwili jest. No, miejmy nadzieję, bo to tutaj na to bezpośrednio wpływu nie mamy, na pogodę. I jeśli nie mamy wpływu, ile tego śniegu spadnie, ile faktycznie te pługosolarki będą pracowały, odśnieżały, no nie mamy też wpływu na to, przez te skoki, tak jak mówiłem, nawierzchnie niszczą się przez właśnie skoki temperatur, z plusowej, minusowej, i do tego, gdy się dochodzi jeszcze te sprawy z topniejącym śniegiem i zamarzającą później wodą, więc to są sprawy, które szacujemy co roku. Z reguły wystarcza, a nawet zostaje. No ale też są lata takie i były takie lata, gdzie trzeba było do i akcji zima, i na bieżące utrzymanie związane z naprawami pieniędzy dołożyć. Miejmy nadzieję, że ta zima nie będzie aż tak straszna i pieniędzy starczy. Tak. Inny temat. Mimo zainstalowania sekundników na sygnalizacji świetlnej tutaj przy wiadukcie, tak jak obserwuję, w godzinach szczytu no korki chyba nie zmalały. Czy jest jakiś pozytyw tych sekundników? Można już się pokusić jakąś ocenę? Tak, no chodziło o upłynnienie ruchu. Czy te sekundniki mają pomóc kierowcy podjąć decyzję o podjęciu tutaj ruszeniu samochodu, że tak powiem, i też w odpowiednim momencie zahamowaniu. Ale tutaj należy też, chciałbym o tym szczególną zwrócić uwagę, że wiążąca jest sygnalizacja świetlna. Sekundnik, czy on pokazuje, ma tylko ułatwić podjęcie decyzji kierowcy, a nie jest bezpośrednio no, tutaj takim elementem, który decyduje o tym, czy hamujemy, czy też ruszamy. Ostatnio właśnie jak przejeżdżałem przez to skrzyżowanie, zwłaszcza jak musiałem skręcić w lewo, czyli z ulicy na wiadok, ale w lewo trzeba było skręcić, no to wydawało mi się, że długo się czeka, tam półtorej minuty, ale z drugiej strony jak potem przeanalizowałem, ile cały ten manewr pokonania skrzyżowania i dotarcia na zatorze, no to były 3-4 minuty. To nie jest dużo, ale my kierowcy jesteśmy niecierpliwi i nam się wydaje, że to trwa
dziesiątki minut. To jest kwestia, ale czy myślicie też, czy często musicie przeprogramowywać sygnalizację na skrzyżowaniach? Czy na tym skrzyżowaniu też planujecie, po tych eksperymentach z segundnikiem, będą jakieś zmiany? Tak, będą na tym skrzyżowaniu zmiany. Nie tylko odnośnie tego skrzyżowania, jeśli chodzi o kierunki jazdy i odpowiednie oznakowanie, ale też na komisji jesienią ubiegłego roku, na Komisji Bezpieczeństwa i Realizacji Ruchu przeszedł wniosek odnośnie wyprowadzenia tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z ulicy Norwida i ulicy Lipowej. I właśnie do tej będzie oczywiście możliwy dojazd samochodów. Był badany chyba też ruch, tak, na tych odcinku? Tak, i też był na ulicy Lipowej, też również był poziom hałasu zbadany i na podstawie tych różnych informacji pierwszych, to znaczy odnośnie tego korkowania, aczkolwiek no, czy tak to ściśle zgodnie z decyzją korkowania tego, to tutaj są wątpliwości. Czyli będą zmiany, a kiedy? Będą zmiany, będą w pierwszym kwartale. Czyli będzie zakaz wjazdu ciężarówek? Tak, czy tak, dla ruchu tranzytowego. Tylko będzie możliwy z wiaduktu, będzie możliwy skręt w prawo tylko na teren posesji. Natomiast samochody ciężarowe przejeżdżające tranzytem będą musiały jechać drogą krajową, czyli dalej dwunastką, później w piątkę i ewentualnie skręcić, jeśli to będzie kierunek góra, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą 323, czyli na ulicę Okrężną. Przenosimy się ze skrzyżowania pod wiaduktem na rynek, a tam funkcjonuje tymczasowe lodowisko i ludzie są zadowoleni, ale też zdarzają się tam awarie. Ostatnio był jakiś problem z pompą. Czy to jest wina jakby co, tych urządzeń, czy klimatu? Dlaczego to się dzieje? Dokładnie, agregat się zepsuł. No, to jest złośliwość, że trzymacie, tak psują się nam samochody, jak psują się inne elementy w domu, no tak się nieszczęśliwie stało, że ten agregat tam uległ uszkodzeniu. Ale wszystko już jest dobrze i funkcjonuje, no i oby już się więcej nie zepsuło. No, niedługo będziemy mieli drugie lodowisko przy stadionie. Miejmy nadzieję, że tamte agregaty czy te urządzenia to jeszcze będą solidniejsze i to będzie funkcjonowało bez zarzutów, choć oczywiście, jak z każdym urządzeniem pan mówił, zawsze może się popsuć. Chciałem zapytać o budżet obywatelski. Po pierwsze, czy udało się zrealizować te dwie inwestycje, które były planowane? Czy zdążyliśmy z tym? Czy miasto zdążyło? I tak? Jeśli chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 i gimnazjum nr 2, to tak, zostało to boisko wybudowane. To był drugi etap. Natomiast drugie zadanie do... Kompleks boisk Zamenhofa-Rytana bodajże. Tak, tutaj do końca lutego zostanie opracowany projekt budowlany, gdyż miasto nie posiadało takiego projektu. Czyli nie zdążyliśmy w starym roku? Nie zdążyliśmy i tutaj pan prezydent podejmie decyzję odnośnie co dalej z tym tematem, czy będzie on realizowany w roku 2016. A te pieniądze, które były przeznaczone, to już przepadły, czy można je wykorzystać? One są tak zwanymi wolnymi środkami. Kiedy ruszy jedna z większych chyba tegorocznych inwestycji drogowych, czyli modernizacja ciągu ulicy Dekana Kiepury? Planujemy, że przetarg odbędzie się w drugiej połowie lutego, natomiast samo przekazanie placu budowy oczywiście jak ustąpią warunki zimowe. A czy już wiadomo, że pieniądze ze schetynówek na tę inwestycję będą? Tak, otrzymaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję. Przypomnijmy, że to będzie około 3 milionów, tak? Tak, czy no, dokładnie 3 miliony i drugie tyle, czy trochę więcej miasto ma dołożyć? Tak, znaczy zasady są takie, że nie więcej niż 3 miliony dofinansowanie i nie więcej niż 50% wartości zadania, czyli właściwie kosztów kwalifikowanych. Czy to 6 milionów z hakiem starczy na całą inwestycję? Tak się spodziewam. Czy ja uczestniczyłem w takim spotkaniu konsultacyjnym w związku z tą planowaną modernizacją i tam były no, pewne jakby takie kwestie jeszcze do uzgodnienia. Chodziło między innymi o miejsca postojowe przy posesjach, czy vis-a-vis posesji na Kiepury bodajże. No i kwestia przebiegu ścieżki rowerowej. Czy to już jest ustalone ostatecznie? Jak to będzie wyglądało? Czy jeszcze jest w etapie ustaleń jakichś projektowych? Nie, projekt budowlany jest pozwolenie na budowę. Niektóre postulaty, które na konsultacjach społecznych zostały ujęte przez projektantów, nie wszystkie zaś mogły mieć miejsce. Jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, to tak. Natomiast jeśli chodzi o miejsca postojowe, to aż w takim zakresie jakby oczekiwania wówczas... Czyli przy domach nie będą mogli, czy tam vis-a-vis chyba chodziło, żeby vis-a-vis umożliwić, tak? Parkowanie, czyli nie będzie takiej możliwości? Tam, gdzie będzie taka możliwość, to tak zostały zaprojektowane.
Natomiast gdzie nie było możliwości ze względu na bliskość skrzyżowania, bądź też innych elementów drogi. Przypomnijmy, tam powstanie też rondo. To jest dosyć takie newralgiczne miejsce. Często się zdarzają wypadki, może teraz mniej, ale na przestrzeni kilku lat tam się sporo działo. Czyli kolejne rondo, kolejny jakby tutaj możliwość, żeby wykazać się inicjatywą społeczną, jeśli chodzi o nazwę. Bo to na razie pewnie jeszcze nie ma pomysłu, jaka nazwa. Zależy, zadaniem miejskiego zarządu dróg jest budowa i dróg i rond. A inni wymyślają nazwy? Od tego są inne służby i inne jednostki. A propos ruchu, chciałem jeszcze o reorganizacji porozmawiać pod kątem rowerzystów, bo w ubiegłym roku pod koniec wprowadzono takie zmiany. Nie wiem, jak to się sprawdziło. Faktem jest, że to nastąpiło teraz w okresie tym jesienno-zimowym. Jakby ruch rowerowy jest mniejszy, więc może i kolizji ewentualnych jest mniej. Natomiast ja zauważyłem jedną rzecz. Chodzi mi o konkretnie połączenie przejazd ulicy Leszczyńskich na ulicę Chrobrego. Też tam na ulicy Świętojańskiej jakby jest zmiana kierunku ruchu. Kierowcy tego nie przestrzegają. Byłem świadkiem. Jak w tym momencie, jak przechodziłem raz 3 czy 4 samochody, nieprawidłowo wjeżdżały pod prąd z Leszczyńskich w Świętojańską w kierunku Chrobrego. Czy można jakoś temu przeciwdziałać? No nie wiem, postawić tam straż miejską, policję? No, może to jest zły pomysł tej zmiany? Nie, ten pomysł jest dobry, gdyż większość mieszkańców czy kierowców dojeżdżających do ulicy Leszczyńskich czy do ścisłego centrum miasta o taką zmianę wnosiło. Natomiast jeśli chodzi o przyzwyczajenia kierowców, no to ten okres pobłażliwości, no już oczywiście albo już minął, że tego już była odpowiednia kampania informująca. Na początku też służby Straży Miejskiej i Policji zwracały uwagę na tą ulicę. No jak mówiłem, no ta pobłażliwość właściwie już została wycofana. Są jeszcze takie inne newralgiczne miejsca, gdzie kierowcy łamią przepis, nie zauważają, że się coś zmieniło? Przez te ułatwienia dla rowerzystów wprowadzona została tak zwana strefa zamieszkania. Chodzi o obniżenie prędkości, gdyż kierujący rowerem może jechać pod prąd, bądź to jako na zasadzie kontraruchu. Ale wtedy, gdy jest niższa prędkość, nie większa niż 30 km na godzinę. Efektem wprowadzenia strefy zamieszkania jest również to, że można parkować w miejscach do tego wyznaczonych. Jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, to te miejsca są wyznaczone. Natomiast są jeszcze uliczki, gdzie jesteśmy na etapie sprawdzania i gdzie uzupełnić takie miejsce, gdzie można jeszcze wyznaczyć miejsce postojowe, żeby zwiększyć tą możliwość parkowania w tym centrum, no ale też tak jak ta pobłażliwość w stosunku do jeżdżących pod prąd na ulicy, o której Pan wcześniej mówił, jak gdyby już została wyczerpana, tak również tutaj nasze służby będą zwracały, mówię nasze służby, to znaczy Straż Miejska i Policja, będą zwracały uwagę na właśnie prawidłowość parkowania właśnie w ścisłym centrum miasta. A co z połączeniem rowerowym jakby rynku z zatorzem? Chodzi mi zwłaszcza o Słowiańską. Czy tutaj wiadomo w końcu, jak to będzie rozwiązane? Nie, jeszcze takie przymiarki są cały czas robione, bo tam wiele interesów trzeba. No tak, ale sprawa jest na tyle trudna, że budowa ścieżki rowerowej na ulicy Słowiańskiej wiązałaby się z ograniczeniem liczby miejsc postojowych w tej ulicy. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe w tej ulicy jest też duże. Jest też oczekiwanie prowadzących tam działalność gospodarczą, że tam jednak można będzie parkować. I no tutaj kwestia znalezienia tego złotego środka. No pewnie tym złotym środkiem będzie teren przy ulicy Krasińskiego, gdzie pan prezydent wielokrotnie mówił, że tutaj miasto rozmawia z potencjalnymi inwestorami, być może w partnerstwie publiczno-prawnym, publiczno-prywatnym, przepraszam, jeśli chodzi o budowę wielopoziomowego albo jakiegokolwiek parkingu właśnie w tym rejonie. No tak, on nie ma chętnego, żeby zainwestował w tego typu obiekt. Nie? To jest no to problem. Moim zdaniem trzeba to połączyć z inną funkcją, jeszcze nie tylko parkingową, ale no tak mówię, no wszystkim przedsiębiorcom, musi się no każdy biznes opłacać, dlatego to, no to jest znalezienie takiego partnera prywatnego, żeby częściowo tą też publiczną funkcję sprawować, jest stosunkowo trudne. Taka jeszcze inny przykład jakby osobisty. Niedawno na ulicy, przy której mieszkam, przestała świecić lampa i próbowałem zgłosić to Enei, no bo tak sobie skojarzyłem, ale zaczęło to mnie odsyłać do Enea operatora, później gdzieś tam.
Aż w końcu okazało się, kolejna pani im poinformowała, że mam w tej sprawie dzwonić do Urzędu Miasta. Jak ją zapytałem, ale do konkretnie jakiego wydziału, nie potrafiła powiedzieć. No cóż już zrobiłem, na stronie internetowej miasta znalazłem informację, że wy się tym zajmujecie. Trochę się zdziwiłem, że zarząd, no, chociaż nazwa dróg, ale no, nie od lamp. Że, no i zgłosiłem to w waszym zarządzie. No i potem się okazuje, że i wy i tak do energetyki dzwonicie i jakby zlecacie im naprawę. Dlaczego teraz ta droga tak się wydłużyła? Kiedyś dzwoniło się na pogotowie energetyczne, zgłaszało się o awarię, przyjeżdżali tego samego dnia, najpóźniej na drugi dzień. Faktem jest, że już ta lampa jest wymieniona, ale trwało to trochę dłużej. Tak, związane jest to z tym, że zadaniem własnej gminy jest oświetlenie. Też oświetlenie, które budujemy, jest oświetleniem ulicznym. Dlatego odpowiedź na to pytanie, dlaczego to jest miejsce w rządzie dróg i inwestycji. Gdyż to z reguły jest to oświetlenie uliczne. No i, ale czemu tak długo trzeba tam przy... Jest to związane z rozliczeniami, gdyż za taką naprawę miasto zleca je i, no i konsekwencją tego jest faktura, czyli musimy energetyce... Ale wy też, wy tak nie weryfikujecie tego zgłoszenia. Czy ja zgłoszę bezpośrednio do energetyki, czy ja zgłoszę pracownikowi waszego działu, no to ja zgłaszam, że przepaliła się lampa. No i wy tak musicie, no co, najpierw przyjeżdżacie, sprawdzacie, czy się faktycznie... Nie, jest od tego inspektor, on nie jest pracownikiem Urzędu Miasta, jest na umowę, którego zadaniem jest właśnie kontrolowanie i też niepalących lamp i od niego te sygnały są do energetyki i też sprawdza prawidłowość zgłoszeń. To znaczy, że tutaj nad tym, że ten system się sprawdza? Ten system się sprawdza? No może rzeczywiście on dla mieszkańców wydaje się, że jest jakoś długotrwały, ale no też trzeba powiedzieć, że jak naprawy nie odbywają się, jak już jedzie ekipa do naprawy, to ona w rejonie naprawia kilka lamp. Rozumiem, specjalnie do jednej żarówki nie jadą. Nie jest tak, że jakby tu kolejność zgłoszeń nie decyduje, czy to zobacz, bo inaczej ekipy musiałyby po całym mieście tam jeździć tam i z powrotem. Po prostu reguła jest taka, że w rejonie, naprawione są lampy w rejonie. Dziękuję. To myślę, że na pierwsze spotkanie nasze wyczerpałem zestaw pytań. Moim gościem był szef zarządu, Miejskiego Zarządu Dróg i Ulic, pan Dominik Kaźmierczak. Dziękuję panu, do widzenia.